Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz i teraz przyszła kolej na Assaulta. Według tego naszego ustalenia, trzy gry jednym bogiem, później Assaulcik. Będziemy sobie teraz robić. Zobaczymy, kogo mi wylosuje. Fajnie by było, jakby kogoś z tej rotacji. Może być nawet ten Anhur, którym już grałem trzy gry. Już raz tak miałem w poprzednich grach, gdzie my po trzech grach Freją w Assaulcie wraz wylosowało mi Freję. Także tutaj też może się tak zdarzyć. Także my widzimy się już podczas losowania. Okej. Dobra, moi drodzy, właśnie znalazło mi już grę. Zostało 10 sekund i zobaczymy sobie, co tutaj będziemy mieli ciekawego. Okej, wylosowało mi, z tego co widzę, Herkulesa. Tak, zgadza się, jest to Herkules. Nie wiem, dlaczego tutaj nie pojawia się on, ale... No cóż, widzimy się już w grze, mam nadzieję, że sobie poradzę. Okej, moi drodzy, ja już jestem w grze. Nie wiem za bardzo, w co to sobie dawać tym Herkulesem i co by tu kupować. On wygląda mi na jakieś takie, ma tutaj tankowo-depsowe te itemki. Ja tutaj oczywiście na samym początku będę chciał bardziej iść w tego tanka, żeby sobie tą przeżywalność zwiększyć. Po czym jak ta przeżywalność będzie już całkiem niezła, to wtedy sobie będę kupował te itemki, które krzywdzą przeciwników. I tutaj rzućmy okiem na jego skille. Mighty Strikes, driving enemies back. Okej, stunning them. To może być bardzo fajne. A tutaj mamy Earthbreaker, smashes the ground, sending a shockwave forward. A tu Mighty Wounds. Okej. Myślę, że w tego skilla damy sobie jeden punkt, w tego damy dwa i w tego jeden. Okej, zobaczmy sobie, co my tu mamy. Okej, coś tam już widzę, mniej więcej. Pierwszy to taka szarża, drugi to takie podbicie. Jeżeli ja trafię tym przeciwnika, to on odskakuje i jest tuż pod naszym nosem, tak naprawdę. Trzeci skill zastanawia mnie, jak działa. Zaraz sobie go jeszcze tutaj tylko przeczytam. My Herkules activates against health every second. Okej, czyli to takiego hota mi daje. Strasznie króciutki jest ten skill, to na pewno. Wow, to ulti całkiem fajnie wygląda. To muszę przyznać. Ojej. To całkiem. Jak zwykle te asalty u mnie taką adrenalinkę fajną wywołują. Okej, ja tutaj bardzo teraz zacząłem obrywać. Oj, nie w tego skilla rozdałem, aż z tego wszystkiego. Chciałem dać w jedynkę, dałem w dwójkę. Niestety. Myślę, że tutaj... Dobra. Jakoś zaczyna to wyglądać powoli. Raz lepiej, raz gorzej, ale zawsze do przodu. Tej kurczę, nie kupiłem sobie niestety, zbrakło mi już golda, żeby więcej tych potek do many tutaj kupić. One jednak są tutaj parowo, kurczę, w naszą wieżę. Ja nie mam nawet czym go tutaj majtnąć. Wow.
No nic nie mam co z nim zrobić totalnie. Nie mam many, to jest właśnie ten problem. Bez many to. Nasz Anubis zmarnował ulti. Idealnie, idealnie wręcz. 1 na 4. Idzie nam świetnie. Moja drużyna po prostu rządzi. Uwielbiam, jak wylosuje mi jakiś super, super tutaj ludzi do drużyny. Kurczę, najgorsze jest to, że ja tutaj sam nic za bardzo nie mogę zrobić. Za wiele. Dałem się zabić i to kurczę pod samą wieżą. No tutaj masakra pod tym względem. Tutaj oczywiście jak zwykle w asaltach będzie mnóstwo, mnóstwo cięć, także tutaj musicie się na to przygotować. Teraz nie zrobiłem aktualnie cięcia, ale później już zaczną się, ponieważ już teraz musiałem czekać prawie 30 sekund na wskrzeszenie. No a jednak to jest po prostu marnowanie czasu z waszej strony na takie patrzenie się po prostu, aż się wskrzeszę. No i też marnowanie mojego miejsca cennego na dysku. Kurde, jeszcze nie pocelowałem. Nie jest dobrze. Ja tutaj nie mam już many totalnie i muszę po prostu atakować autoatakiem, ale jakoś tam sobie radzimy aktualnie. Co prawda teraz jestem ubezpieczony, mam troszeczkę więcej tych potek do many i do życia. Ej. Cienko. Ta mała kłank po prostu. O, właśnie teraz już się pożegnę z życiem. Zobaczymy, jak długo nam się uda tutaj być w natarciu, że tak powiem. Ojejku. Jakoś tam nam poszło. Tym razem Anubis chyba dobrze tego ulti użył. Też mamy takich przeciwników, którzy powodują tutaj całkiem spory chaos, także momentami ja tu w ogóle gubię się. Nie wiem za bardzo, gdzie skupić wzrok swój, w którym miejscu. Okej, wyjemy spod tej wieży. Zastanawiam się, jaki jest sens posiadania tego markera na podłodze, będąc właśnie mele. Okej, coraz lepiej to zaczyna wyglądać. Ja tutaj dawno nie byłem w bazie.
Dawno nie byłem w bazie, przez co mam troszeczkę wyższy level od innych. To jest właśnie ta przewaga moja. Ale nic poza tym, bo nie mam też za wiele tu itemów. Niestety. O, błąd, błąd. Bardzo duży błąd. O, widzicie. Oni się tu fajnie wspierają. U nas tego trochę brakuje. U nas jest taki trochę większy chaos, żebym tak powiedział, tak bym to nazwał. Nie mam tu many dosłownie tylko na jednego skilla. Kurczę, miałem manę już i nie mam. Co się stało? A, wcisnąłem zamiast czwórki trójkę. I zamiast rzucić kamieniem, to się zacząłem leczyć. No, pięknie, pięknie. Teraz tutaj za wiele nie mam do powiedzenia. Może uda mi się jeszcze tutaj trochę tej many odzyskać. Patrzcie, kurczę. Zamachu mi zbrakło. No nic, trudno. 30 sekund. Widzimy się za 30 sekund. No tyle trwa to moje wskrzeszanie. Dobra, ja już żyję. Szybko tutaj lecę na linię, ponieważ straciliśmy wieżę w tym czasie. Tutaj zbyt wiele nie mogę zrobić, bo jestem sam. Mam tylko Ymira do pomocy. Okej, jakoś to wygląda, ale mam życie malutko. Trzeba się zregenerować. Wow! Fajne to było. Kto to puścił? Chyba wulkan. Wulkana zmienili, coś mi się ostatnio właśnie wydawało. Że wulkan teraz ma nowe skille. Zastanawiałem się właśnie jakie. On jest w tej nowej rotacji, ja na pewno będę chciał sobie nim zagrać. Okej, chyba trzeba się tam pakować pod tą wieżę. Nie ma co tutaj się zastanawiać. Ale widzę, że moja drużyna coś nie bardzo ma na to ochotę. A to szkoda, szkoda, bo bez tego no to tutaj nic się nie da zrobić. Z ręki nie. Z killami też nie. Kurczę, to czym ja mam tutaj ich atakować? Skoro ni tym, ni tym, ni tamtym. Niedobrze. Nie jest ten Herkules z jakimś mocarzem. Chociaż nazwa mogłaby wskazywać na to, że powinien nim być. Albo ja po prostu nie mam zielonego pojęcia, jak tutaj te skille ze sobą łączyć. Anubis się tutaj nie popisuje za bardzo. Kurde, robią z nim tutaj takie cudawianki, że już sam nie wiem, co się dzieje. Nie mogę za wiele tutaj zdziałać tak naprawdę. Fajna jest ta przeżywalność, jeżeli chodzi właśnie o Herkulesa. Ale on tutaj, z tego co widzę, to nie ma nic poza tym. Hmm.
Tak. Straszne baty dostajemy. 13 na 25. No nic, jeżeli się nie poddamy, to widzimy się po tym, jak się wskrzeszę. A jeżeli się poddadzą, no to po prostu będzie już koniec. Jednak udało się jeszcze chwilę tutaj pohasać po mapce. Z tego co widzę, jeden z ludzi ode mnie z drużyny jeszcze w ogóle nie oddał swojego głosu tutaj. Że nie wiem, czy nie zauważył, że chcemy się poddać, czy jak. Ja tam klikałem, że nie chcę. Okej. Ja tu mniej więcej już powoli zaczynam ogarniać. Troszkę za późno się zebrałem, żeby tu zacząć ogarnianie. Okej. W końcu udało mi się to ulti rzucić jakoś sensownie. Oj! Ja bym tutaj proponował jakiś focusing chyba lepszy, bowiem tutaj chyba nikt z mojej drużyny nie dba tak naprawdę o to, na kim się skupia. Nic nie jestem w stanie tu zdziałać, kurczę. Jeszcze ten Anubis, on mnie po prostu rozwala. Używa tego swojego ulti nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego, ale robi to. To jest zadziwiające w jego przypadku. Nie jestem tu nawet w stanie pomóc w żaden sposób Ymirowi. Nie mam żadnych tutaj skilli. Strasznie dużo chyba one many kosztują, a ja mam strasznie mało tej many. Jeżeli grałbym Herkulesem kiedykolwiek kolejny raz, to na pewno bym tutaj tę manę poprawił. Bo to jest problem. To chyba będzie już ostateczna akcja. Chociaż nie wiem. Ciężko cokolwiek tu powiedzieć. Czy jak się wskrzeszam tutaj? Czy jak to życie sobie przywracam? Całkiem nieźle. W połączeniu z podką to naprawdę dobry skill. Ale co z tego, jak ta mana regeneruje się po prostu z prędkością ślimaka. I nie jestem w stanie tutaj w żaden sposób wesprzeć mojej drużyny, niestety. Ewentualnie... Ewentualnie mogę tutaj, nie wiem, te swoje ileś tam życia poświęcać, żeby przyjmować na siebie niektóre ataki. O, i znowu Anubis, patrzcie. To jest najlepszy nasz zawodnik. Okej. W końcu mnie zabili i... Czekam aż minutę na wskrzeszenie się. Jeżeli się uda jeszcze wskrzesić, to się widzimy. Nie wiem jakim cudem, ale jakimś cudem moja drużynka ma tutaj jeszcze coś do powiedzenia. Ja tutaj staram się robić co mogę, żeby odpuszować oczywiście. Jestem w bardzo ciężkiej sytuacji teraz. Wskrzeszam się całkiem dobrze, ale nie mam wsparcia. Nie mam takiego wsparcia od mojej drużyny. Bo teraz Anubis zrobił w końcu porządny jakiś
combo. Prawda, ja tutaj nie zabijam za wiele, ale mam mnóstwo życia i staram się tutaj to życie pożyczać po mojej drużynie, żeby to moje życie było marnowane, a nie ich. No i nic, mamy teraz przewagę, jeżeli chodzi o push. No i za 40 sekund dopiero wkraczam do akcji. Dobra, jeszcze udało mi się wskrzesić. Naprawdę jestem w szoku, że tyle się utrzymujemy mimo takiej druzgocącej przewagi przeciwnika. No ale tutaj nie pozostaje nic innego, jak się nie poddawać. To prawda, oni teraz są w natarciu, ale nas jest trzech i jesteśmy w całkiem dobrym składzie, takim wytrzymałościowym. Całkiem fajnie tutaj się skupili. Można było pokusić się właśnie o ten kamień. Okej, ja tutaj zaraz zginę. Ale za to może uda mi się ich odciągnąć od naszej bazy. O, chyba to działa. Bardzo dobrze. Dzięki temu moja drużyna mogła mieć przewagę w postaci po prostu czasowym. Okej, 50 sekund. Straszne te asalty są pod względem tego czekania. Nie wiem jakim cudem, ale jeszcze się utrzymujemy przy życiu. Także tutaj nie wiem co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że coś fajnego. Rzuciłem taki kamień jeszcze rozpaczy. Chyba nawet jeszcze troszeczkę tutaj dam radę się utrzymać. Nie, niestety. Już za dużo to było jak na Herkulesa, niestety. Czy to będzie już ostateczny atak naszych przeciwników? Zaraz się przekonamy. Tak, tak, tak. To już będzie koniec. Okej. Poszło mi tak, jak mi poszło. Wylosowało mi Herkulesa. Co prawda i tak nie planowałem za bardzo nim grać, ponieważ jakoś nie przekonał mnie nigdy do siebie za specjalnie. No i teraz tylko się to potwierdziło, po prostu nie jest to bóg dla mnie. Jako tako on na pewno jest dobry, ale no niestety ja nie jestem w stanie sobie tutaj z nim poradzić, żeby nie wiadomo jakie statystyki osiągnąć. No ale w każdym bądź razie mam nadzieję, że wam się podobało, mi bardzo się podobało, bardzo świetnie się bawiłem jak zwykle. No i oczywiście zachęcam was do komentowania, oceny materiału, no i oczywiście do subskrypcji mojego kanału ze względu na wszystkie opcje, które to dostarcza. No i to tyle by było. Wielkie dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnym odcinku, pozdrawiam was bardzo serdecznie.